Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale, trzeci dzień eventu Future Stars i naprawdę muszę powiedzieć, że nie jest najlepiej w dalszym ciągu, ponieważ dostaliśmy tylko jedno SBC. Tak, jest niedziela i tak jak mówiłem to w przypadku innych eventów, w niedzielę zazwyczaj nie ma nic nowego w grze, ale podczas eventów naprawdę uważam, że powinni cokolwiek zrobić nowego. Niby cokolwiek jest nowego, ale uważam, że mimo wszystko powinno być to coś więcej. Jest Weston McKean, nie wiem jak się wymawia jego nazwisko, możecie napisać w komentarzach. Karta jest naprawdę bardzo dobra, naprawdę bardzo dobra. Możemy przejść do Footbina, w sumie tam wam pokażę jego statystyki w grze przy stylach gry. I dobra, mamy tutaj kartę Amerykanina i zobaczcie na to jego statystyki w grze przy karcie, przy kotwicy. Jest 94 overalla jako środkowy obrońca, 90 overalla jako środkowy pomocnik defensywny, a na cieniu 93 obrońca i 90 środkowy pomocnik defensywny. Ja ogólnie polecam, bardziej bym polecał chyba mimo wszystko cień, żeby ten pace był jak najbardziej wymaksowany. I naprawdę to jest bardzo dobry środkowy pomocnik defensywny, ale po raz kolejny z Bundesligi. Bodajże chyba jakieś, nie wiem, kilka dni temu również mieliśmy kartę SPD na Bundeslidze, gdzieś co mówiłem o Witzelu. Nie wiem, nie pamiętam jaka to karta była, możecie napisać w komentarzach, ale na 100% jakaś karta na SPD była właśnie w Bundeslidze kilka dni temu. Zależy ile ta karta kosztuje, bo szczerze mówiąc nie patrzyłem jeszcze na jej koszt, więc przejdziemy do kosztu tej karty w FIFA. A właściwie kosztu, nie kosztu, tylko ile składów, o jakiej ocenie potrzeba. 83 plus 1 inform i tu jest paczka z trzema rzadkimi, 6 złotymi kartami i skład ocenie 85 bez informu, więc tutaj jakieś 100-110 tysięcy i tutaj jakieś 30 tysięcy, więc 140-150 tysięcy wydaje się trochę dużo. 45 tysięcy to jest tutaj, więc paczki nie są może najgorsze, ale wydaje się chyba trochę dużo jak za taką kartę, gdzie mamy Witzela. Zobaczymy w sumie po ile w tym momencie Witzel chodzi na rynku transferowym. A może nawet nie tyle co Witzel, co po prostu karty SPD na właśnie z Bundesligi. Mamy Delaneya. Mamy Verstratę, to jest właśnie ta karta, o którą mi chodziło, czyli nie w SBC, tylko w zadaniach sezonowych. Karta Witzela to jest jego karta za bodajże Footmas, więc tego nie będziemy porównali, bo tej karty nie można sobie kupić w tym momencie. Więc mamy tutaj te trzy karty plus oczywiście kartę Witzela. W jakiej cenie chodzi ten Delaney? Czekajcie, tutaj musimy pozmieniać troszeczkę, żeby to nam się pokazało jak najlepiej. 84 inform, a mi chodzi o tego 86, więc troszeczkę to nie jest inform, tylko karta jego Headliners, więc ona będzie na pewno troszeczkę droższa. Karta Headliners jest dużo droższa, ale wiadomo, Borussia ma już chyba 3 mecze wygrane, więc to jest normalne. Ta karta będzie zupgrade'owana prawdopodobnie w ten weekend. A jego inform chodzi za jakieś chyba, nie wiem, 40 tysięcy, może nawet nie, może mniej. Czekajcie, bo znowu niebieskie karty, mogliby naprawdę jakiś filtr do tego inny zrobić. Jego karta 84 chodzi za jakieś 30 tysięcy. I zobaczmy, czy jest podobna statystykami do karty McKeena, Amerykanina będę mówił, bo nie wiem jak się wymawia jego nazwisko. Więc porównamy sobie tą kartę z jego informem 84, a nie kartą 86. I są to naprawdę bardzo podobne karty. Trochę karta lepsza jest McKeena. Szczególnie ta obrona i fizyka są tutaj dużo lepsze. Nie wiem, słuchajcie, jeżeli gracie składem z Bundesligi, to polecam. Myślę, że jest warto, jeżeli nie robiliście jeszcze karty właśnie tego Verstratę. Jeżeli nie gracie Bundesligą, to zdecydowanie nie polecam, bo 130-140 tysięcy za kartę SPD, którą naprawdę ciężko połączyć, bo jest to Amerykanin, jest to Bundesliga, wiadomo, ale jak ktoś nie gra Bundesligą, to naprawdę ciężko to będzie połączyć. W szalkę też nie ma tych linków za dobrych, więc tak jak mówię, jak ktoś ma skład z Bundesligi, to polecam, jeżeli nie ma karty Delaneya, czy Verstratę, czy nie wiem, Witzela, Footmas, to wtedy polecam. Jeżeli jest to jakiś inny przypadek, to zdecydowanie nie. Myślę, że warto poczekać tutaj na coś jeszcze. Event będzie trwał przez ponad tydzień, na pewno jakieś karty jeszcze tutaj będziemy mieli. Na pewno fajne, ale ta karta jest naprawdę dobra. Mimo wszystko, tak jak mówię, uważam, że nie jest warta tych końców, jakieś nie wiem, 80-90 tysięcy byłoby ok. Gdyby była ta karta na rynku transferowym, myślę, że byłaby w tej cenie mniej więcej jak jest SBC, ale też trzeba pamiętać, że to jest karta niewymienna i końców za nią nie odzyskacie, no chyba, że jakimś cudem traficie coś w paczkach, ale wiadomo jak jest z paczkami. A propos paczek, zrobiłem 10 paczek z Bundesligi, tutaj robię od nowa już wszystkie SBC ligowe, które miałem zrobione, więc zrobiłem na razie 10, są dużo droższe niż były to jakieś kilka tygodni temu, bo ludzie zaczynają robić
po raz kolejny, gdy jest event, więc to jest normalne, więc jak ktoś nie widział jeszcze odcinka z opłacalnymi SBC ligowymi, to będziecie mieli w prawym górnym rogu po zakończeniu tego odcinka. Jak ktoś jeszcze nie robił SBC ligowych, to polecam sobie tam zobaczyć, bo naprawdę można coś dobrego sobie trafić z tych paczek za niską cenę. W pierwszej paczce Savanier, więc reszta paczek już tylko te, w których coś trafimy. I szkoda, że jest to tyle na dzisiejszy content, tak szczerze mówiąc. Jest to tylko ta karta Future Star. Szkoda, że nie ma dalszych SBC paczki, szczególnie, że nie ma kolejnych SBC powtarzalnych o ligowych upgrade'ów czy coś w tym stylu, tak to było podczas Team of the Year. No ale tak jak mówiłem już to chyba dwukrotnie, to dopiero będzie pewnie we wtorek lub środę. Okej, zostały nam naprawdę bardzo, bardzo fajne paczki już w tym momencie. Zaczniemy sobie od dwóch paczek za 25 tysięcy i też jeżeli ktoś nie ma złotych kart w zespole, to polecam sobie poskupować, bo te upgrade'y na pewno jak wyjdą, będziecie się chcieli sobie zrobić, a podejrzewam, że karty będą po jakieś 800-900 końców, te złote świecące. A teraz kupicie sobie po 700 końców, spokojnie wylicytujecie, będziecie mieli już je na spokojnie w klubie. I to samo podejrzewam, że dotyczy złotych nieświecących, chyba że jakieś inne wymagania będą. Ale jeżeli nie macie poskupowanych, to polecam to sobie zrobić w tym momencie, bo naprawdę zrobicie to dużo, dużo taniej z tych innych lig niż top 5 oczywiście. O, druga paczka za 25 tysięcy. Po raz kolejny niestety nie ma nawet ekranów. 4 czy 5 paczek już za nami. Okej, zostały nam już tylko 3 paczki, ale naprawdę bardzo dobre 3 paczki. Zaczniemy od tej za 35 tysięcy. To jest za SBC z Bayernu Monachium. I są pierwsze ekrany. Czy coś więcej? Tylko ekrany. Jaka narodowość? Chile. Środkę pomocnik, więc będzie Aranguiz 83. I teraz sobie otworzymy małą złotą paczkę rzadkiej piłkarzy, więc połowa paczki za 50 tysięcy, 6 złotych, 6 rzadkich kart. Są kolejne ekrany. I tylko ekrany po raz kolejny, szkoda. Hiszpania, więc raczej nic dobrego to nie będzie, po raz kolejny Aspas. Nie, teraz Borja Iglesias, 83, kolejna karta. I jeżeli w tej ostatniej paczce, którą będziemy otwierali teraz, nie będzie walkoutu, to przejdziemy jeszcze na moje poboczne konto, tam otworzymy sobie jakieś paczki ze sklepu, wydaje mi się, że są jakieś, muszą być. Nigdy nie ma, także nie ma paczek. Okej, mamy paczki za 50 tysięcy, więc otworzymy sobie takie dwie albo trzy na pobocznym koncie, jeżeli w tej paczce nie będzie walkoutu. Czy tak się stanie? Paczka za 30 tysięcy? Ekrany są? Nie ma walkoutu, więc przechodzimy jeszcze na poboczne konto. Ale tutaj jeszcze zanim to, środkowy pomocnik będzie Kedira, 83. Okej, konto poboczne, tutaj paczek niestety żadnych przygotowanych nie mam, ponieważ SBC żadnych nie było, więc tylko paczki ze sklepu, dwie otworzymy na pewno. Jeżeli nie będzie w tych dwóch chociaż jednego walkoutu, to będziemy otwierali aż do momentu, gdy ten walkout się pojawi. Pierwsza paczka. Po raz kolejny, czwarty dzisiaj, tylko ekrany, nic więcej. Holandia, środkowy pomocnik będzie Wijnaldum, 84. Okej, druga paczka za 50 tysięcy. Czy zakończymy teraz odcinek? Mam nadzieję, że tak, szczerze mówiąc. Są ekrany? Czy będzie walkout? W dalszym ciągu tylko ekrany, więc otwieram aż do momentu, gdy trafimy walkout. Jest Skywalker, więc najlepszy dzisiaj zdecydowanie traf. Nie wiem, czy on jest coś wart w dalszym ciągu. Około 20 tysięcy, więc nie aż tak źle. Od razu sobie go wystawię. I słuchajcie, lecimy do kolejnej paczki, to wszystko na Quicksell. Mam nadzieję, że to będzie ostatnia paczka, bo mimo wszystko te końce chciałbym zachować jak najwięcej na Team of the Season. Trzecia paczka za 50 tysięcy. Czy doczekamy się w końcu walkoutu? Kolejne ekrany? Niemożliwe. Hiszpania po raz kolejny. Napastnik Morata. Albo Diego Costa. Morata. Dobra, słuchajcie, lecimy od tej paczki za 25 tysięcy w prawo i do paczki za 50 tysięcy, to będzie ostatnia paczka, czyli te cztery paczki sobie jeszcze otworzymy wszystkie po kolei. Jeżeli już walkoutu nie będzie w nich, no to trudno, więcej raczej końców chyba nie będę chciał wydawać. Paczka za 25 tysięcy i jest walkout, nareszcie. Jest Francja, bramkarz będzie Hugo Lloris, 88, który ma bardzo dobry mecz w tym momencie, trwa z Manchesterem City. 88 Hugo Lloris, pierwszy walkout i ostatni w dzisiejszym odcinku, więc to by było na tyle. Jak możecie, stawcie lajka, jak nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie, piszcie, czy udało wam się trafić kartę Future Star i widzimy się jutro w kolejnym odcinku na kanale. Na razie!